Halo, halo, dzień dobry, kochani. Witam Was na wielkim entuzjazmie. Strasznie szczęśliwy, bardzo podniecony, fajnie podekscytowany. Będę chciał podsumować, kochani, wspaniały turniej, którego organizatorem Beniaminek Krosno, kochani. Zaraz sporo o tym porozmawiamy. Dzisiaj ze mną na kanale będą, kochani, moje najmniejsze szabełki, dlatego że ten weekend był bardzo mocno piłkarski. Rozpoczął się już w piątek, jak wiecie, wyjechaliśmy, kochani, do Krosna rozegrać, no naprawdę wspaniały turniej. Natomiast ja powiem, kochani, tylko tak, za momencik troszeczkę będziemy też zaglądać do komputera, będziemy z szabełkami robić unboxing przed nami. Tusiaczku, zorganizuj tylko nożyczki, proszę, bo to będzie dla nas potrzebne. Natomiast ja chciałbym Wam, kochani, zaprezentować ekipy, które z nami zagrały ten wspaniały turniej. Słuchajcie, ci z Was, którzy nie oglądali, zobaczcie, wiem, że część ogląda tylko nasze relacje, nie ogląda, kochani, turniej, ale tamten turniej naprawdę warto zobaczyć, kochani. W pierwszym spotkaniu mierzymy się z Legią Warszawa, z Legią, która naprawdę pokazała świetny futbol, wygrywali z nami 3-1 po to, żeby przegrać, kochani, 6-3. W końcówce pokazaliśmy wielki charakter. Gutek tam, zdaje się, ukuł w tym meczu jako pierwszy, dając taką troszeczkę wiarę, nadzieję. Potem Dominik Show wstrzelił chyba dwie bramki momentalnie. No, kochani, nie chcę komentować tego, wspaniała impreza i tak jak mówię, rozegraliśmy swoje zawody z wspaniałą Legią Warszawa, z wspaniałą, kochani, Koroną Kielce. Tu się chciałem zatrzymać, kochani, chwileczkę, dlatego że ten wspaniały szalik dołącza do naszej przepięknej kolekcji, kochani, od wspaniałego rodzica, którego serdecznie pozdrawiamy. Zobaczcie, prześwietny, prześliczny szalik Korony Kielce. Od jednego z rodziców, kochani, kochani, zawodnika z rocznika 2006 z Kielc. Muszę Wam powiedzieć, że z wielką dumą będziemy ten szalik u nas przechowywać. Będzie z nami się pojawiał na odcinkach, kiedy będziemy mieli, kochani, nasze mecze ekstraklasowe. Także proporczyk już wiecie, mieliśmy kiedyś, dawno. Natomiast szalik jest u nas absolutnie po raz pierwszy. I to jeszcze przepięknie, taki tkany chyba. No coś pięknego, kochani. Śliczne. W każdym razie, kochani, z Koroną również zagraliśmy przepiękne zawody. Zobaczycie na spokojnie. Kochani, teraz zobaczcie organizator. Beniaminek, szkółka piłkarska i niesamowity pan Grzesiu. Za moment go Wam, kochani, przedstawię. Troszkę tak inaczej będzie z nami w komputerze. W każdym razie zobaczcie. Ta piękna patera, to jest patera szklana. Jak wiecie, kochani, że Krosno jest jakby taką nieoficjalną stolicą szkła w Polsce. Tam się naprawdę dzieje wiele. Zobaczcie, sztuka szklanej perfekcji od 1923 roku z Krosna. I takie piękne rzeczy tam się wyrabia. To jest, kochani, patera, szklana patera. Mamcia już ją chciała, kochani, przytulić na owoce. No chciałaby wykorzystywać, ale no wojna była, kochani, spora. Patera zostaje z nami jako wspaniały gadżet. Dziękujemy przepięknie organizatorom za wspaniałe emocje. Mecz był piękny. W meczu z Beniaminkiem, kochani, mieliśmy troszeczkę łatwiej. Beniaminek troszkę kontuzji przez turniej wyłapał. Grania było dużo, kochani. 7 meczów po 20 minut, 140 minut grania. No, było co pobiegać. Mieliśmy łatwiej, bo graliśmy ostatni mecz z nimi, wygraliśmy 4-0. Tam dwie bramki strzelał Gutek, dwie bramki strzelał Fabik, kochani. No, piękny, wspaniały pojedynek z gospodarzem, z Beniaminkiem. Także od nich dostajemy prześliczny kalendarz na 2016 i zatrzymam się jeszcze, kochani, ProBud Cup, tak się nazywał nasz turniej. Natomiast wielki szacunek dla firmy ProBud i osób nią zarządzających. Kochani, tak jak oni wspierają lokalnie tamtę dziecięcą piłkę nożną w Krośnie, trzeba z tego brać przykład. Kochani, udział w współtworzeniu tej pięknej sali Krosno, jest to obiekt na sztucznej trawie, przykryty balonem, kochani, ciągle w ciągłej eksploatacji. Tam idzie turniej za turniejem. My graliśmy w sobotę, w niedzielę już była liga. No, gratulujemy Wam serdecznie. Jeszcze raz życzymy wspaniałego rozwoju, dlatego że futbol prezentujecie na świetnym poziomie. No, nam się dosyć łatwo udało wygrać, może nie łatwo, wynik myli, ale mecz był naprawdę wielki, walki, a Beniaminek, no, bez swoich trzech, czterech czołowych graczy, którzy ulegli kontuzji w trakcie tego turnieju. Jeden z chłopców nawet, kochani, nóżka w gipsie, wracaj szybko do zdrowia, szabełki
życzą szybkiego powrotu do zdrowia. Także, kochani, kolejna wspaniała firma Krakowia Kraków. Sporo na odcinku z nami, zresztą razem z Koroną. Tam są odcinki z unboxingiem, z kartami. Natomiast piękny mecz z Krakowią na styku. Zdaje się, że jedną bramką nam się tylko udało, kochani, przesądzić szale zwycięstwa, ale mecz był otwarty, mógł być w dwie strony. Także wspaniała postawa chłopaków też z Krakowi. Kochani, kolejnym naszym zawodnikiem były ekipy, uwaga, bardzo mocno obsadzonego finału Deichmanna. Jak pamiętacie, w Deichmannie wystartowało naprawdę mnóstwo firm. Te firmy były z eliminacji, czyli lepszy przechodził dalej, kochani, po to, by spotkać się w finale finałów ogólnopolskim w Wałbrzychu. I tutaj te firmy, myśmy startowali jako Anglia, pamiętacie, natomiast do finału o pierwsze i drugie miejsce grały dwie ekipy, z którymi Gutek miał okazję być w Monachium na meczu Olympiakos Bayern. To jest ekipa, kochani, z Białegostoku, Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego, MOSP Białystok. Wspaniała brygada ze świetnym, charyzmatycznym trenerem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Słuchajcie, ta firma przepięknie też się grało i teraz wyobraźcie sobie, że Chorwacja Miasteczko Śląskie, czyli Sparta Zabrze, brygada, która, no, muszę Wam powiedzieć, jedyna firma, z którą nie wygraliśmy na tych zawodach. Przegraliśmy, kochani. Też mecz był stykowy, 3-2. Mieliśmy tam swoje sytuacje na remis, natomiast piękny futbol zaprezentowali. Gratulujemy Wam strasznie. Natomiast powiem Wam, kochani, że w ostatnim pojedynku właśnie chłopcy z Zabrza i chłopcy z Białegostoku rozegrali wspaniałe zawody, kochani. Taki troszkę rewanż za finał. W finale, przypominam, wygrało w finale Deichmanna. Wygrała Sparta Zabrze po rzutach karnych. Mecz był nierozstrzygnięty, 1-1 było na boisku, a wiecie, jak to w karnych, to loteria. W tym razem szczęście dopisało ekipę z Zabrza. Natomiast, kochani, no, piłka nożna jest przewrotna, za to ją kochamy i właśnie w Krośnie, kochani, rewanż udany Białegostoku wygrywają z Spartą Zabrze i to, kochani, między innymi przyczynia się do tego, że nasze Zagłębie Lubin, kochane, w roczniku 2006, kochani, odnosi zwycięstwo w całym turnieju. Rozegraliśmy, kochani, 7 meczy, jeden remisując, jeden przegrywając, 5 wygrywając, także nie ma w tym, kochani, przypadku. Natomiast bardzo podobny bilans miała Sparta Zabrze, tylko oni mieli 2 remisy, chyba jedną porażkę właśnie zanotowali w ostatnim spotkaniu. Także do ostatniego meczu spotkania, kochani, emocje nierozstrzygnięte. Ja oczywiście ten odcinek puszczam, kochani, pomiędzy turniejami, bo jak wiecie, u nas był weekend mocno piłkarski, czyli byliśmy z naszym Zagłębiem kochanym w Krośnie i z Gutkiem, a już w niedzielę z naszą, słuchajcie, kochaną Akademią Mistrzostwa Piłkarskiego z Kudełkiem i z Nadusią w roczniku 2-9 bawiliśmy się w Lubaniu i o tym też za momencik będziemy rozmawiać. Natomiast, kochani, w związku z tym, że ten odcinek będzie puszczany pomiędzy turniejami, dlatego szabełki za wiele Wam nie będą opowiadać, co tam się działo na tym turnieju, ale działo się naprawdę świetnie, kochani. To był nasz drugi turniej i zrobiliśmy kawał świetnej roboty, ale zaraz o tym opowiem. Natomiast w tym momencie chciałbym jeszcze dokończyć ten odcinek. Przedstawiłem Wam Legię Warszawa, Koronę Kielce, Spartę Zabrze, kochani, i MOPS Białystok. Przedstawiłem Koronę Kielce, przedstawiłem gospodarza, wspaniałego Beniaminka i, kochani, naszą przewspaniałą Wisłę Kraków. Trenerze mój kochany, jeżeli mnie oglądasz, chciałem Ci z całego serca bardzo, ale to bardzo podziękować. Słuchajcie, wspaniały gest od trenera Wisły Kraków. Dostaliśmy przepiękny proporczyk tego formatu, jak to Zagłębie Lubin, z białą gwiazdą.
piękna, wspaniała, kochani, pamiątka i dzieje się rzecz niesamowita, kochani, ten proporczyk nie dociera z nami tutaj i to jest jedyny smutny akcent całego tego przedsięwzięcia. Kochani, na koniec imprezy, na koniec już na tejże właśnie hali Krosno, gdzie macie porobione, kochani, zdjęcia, te kwadraty, które widzicie, to jest rozciągnięta płachta, która trzyma całą konstrukcję, sztuczna, piękna nawierzchnia i tam właśnie robiliśmy unboxing z ekipą Korony i Krakowi. Korona miała jedną przesyłkę, Krakowia miała drugą. Mieliśmy zrobić nieoficjalny, kochani, taki pojedynek pozameczowy. Jedni otwierali jedną przesyłkę, drudzy drugą. Zobaczcie, kochani, te przesyłki są spakowane tutaj w tym pięknym opakowaniu. Zaraz jeszcze do tego, kochani, dojdę. I w momencie, kiedy tam było strasznie duże zamieszanie, było duże ciśnienie, dlatego że spieszyliśmy się, kochani, po to... Ciszej troszeczkę, Cudełku. Spieszyliśmy się, kochani, bo tam już były posiłki. Mieliśmy dosyć duże spóźnienie na imprezie. Dlaczego? Dlatego, że był konkurs żonglerki. Słuchajcie, kolejny wspaniały temat.